Dzień dobry, dzień dobry. Ja już kawusie piję na balkoniku. Witam was serdecznie. Kwiatuszki podlałem z samego rana. Mają co pić. Tam też kwiatuszki podlałem. Nawet nam się ładnie te kwiatuszki porozrastały, proszę bardzo. Takie były malutkie. Ten drugi też. No i pogoda przepiękna, niebo błękitne, fajnie jest, przyjemnie. Ja sobie usiądę, wezmę sobie zaraz kawkę i z wami się przywitam. Cześć, witam was serdecznie. 3 czerwca dzisiaj, przypominam, dla tych, którzy dopiero wstali, piją kawkę, albo może dla tych, którzy dopiero będą mnie oglądać, czyli wieczorową porą. Nie przegapcie, dzisiaj 3-4 czerwca jest pełnia księżyca, więc będziemy oglądać, jeśli nie będzie chmur, nie będzie deszczu, to będziemy oglądać pełnię księżyca, przepraszam, i być może będą gwiazdy, bo ostatnio była, jak widzieliście, ale tylko jedna, tylko jedna gwiazda. Dobra, tak się chciałem tylko z wami przywitać i teraz zmykam do picia kawki, później na śniadanko, a w niedzielę na pewno się wybierzemy do kościoła, ponieważ no, mamy taką uroczystość, takie rocznicowe, komunijne, więc będzie to spora uroczystość. Gdzie się da, co się da. Oczywiście zawsze się sfilmuje. Zawsze będzie jakiś materiał na vloga. Trzymajcie się. Dobrych śniadanek, dobrej soboty, dobrych humorków i dobrego zdrówka. Witam was, kochani, serdecznie. Ja na zakupach. Zobaczcie, taki żurek. Proszę bardzo. To taki żurek byście mogli sobie kupić. Jest o wiele lepszy niż żurek w proszku. Także jedziemy teraz na zakupy. Chciałem wam pokazać ten sok, który biorę. Łózeczek jest oczywiście tutaj. O! Jest. No co pasuje powiedzieć? No kochani, ja biorę cytrynkę, pomarańcza też jest dobra. Wszystko jest dobre. Można by było rzec, łowić, dobra robota. Także od razu biorę 2 butelki, biorę jeszcze wodę i inne takie spożywcze rzeczy. Bardzo lubię właśnie wyskoczyć sobie na zakupy. Sklep prawie pusty, więc sobie mogę nagrywać, ale mam tam jeszcze taki ulubiony produkt, to się trochę spieszę, bo chcę go kupić i chcę się go napić oczywiście. Cała półeczka. A wiecie co? Tej cytryny nawet sobie wezmę tutaj przy was. Powiem wam, że ta cytryna jest jeszcze najlepsza. Mnie najbardziej smakuje. Wiśnia też jest bardzo dobra. Ale co jest ważne, że nie zawiera tego syropu glukozowo-fruktozowego. Tutaj jest inny produkt, innej firmy. No niestety nie kupię. Ten wam ostatnio tak leciutko zrecenzowałem. To już wybór należy do was, bo to jest kwestia gustu, wiadomo. To nie znaczy, że jak mnie nie smakuje, to wam ma nie smakować, ale mnie nie smakuje i więcej nie kupię. Wiem, że mają i malinę, proszę, z kwiatem lipy. Ale już tego chyba nie spróbuję. Po prostu nie spróbuję. Tu jest jeszcze lewiatana. Widzę produkt. To może kiedyś przetestuję. Dżemik. No zjadłbym, ale no wiecie jak to jest. No niestety nie dla mnie. Paprykarz ostatnio sobie kupiłem. Przepyszny. Można sobie spróbować. Powspominać przy paprykarzu. Dobra, rozgadałem się. Idę dalej robić zakupy. Bo sklep już teraz bardziej zapełniony klientami, a ja stoję i nagrywam. Polecam. Dobra robota, łowić, tak trzymać. No i jeszcze do tego woda. A może jeszcze wezmę paprykarz? O. Ostatnio jadłem paprykarz z łososiem. Bardzo pyszny, polecam wam. No i kochani, oczywiście dobrego, udanego dnia. Dzisiaj nas czerwiec przywitał takim porankiem chłodnym. Żeby nie powiedzieć zimnym, u mnie jest pochmurno, chłodno, trzeba się ubierać. Dobrego śniadanka, dobrych kawek, dobrego humorku przede wszystkim. No i do przodu, jedziemy do przodu. Trzymajcie się, cześć.
Witam, witam serdecznie. Ponownie po południu. Piękny dzionek, piękna ta sobota jest. Muszę się jeszcze troszkę napić. Woda z sokiem, cytrynka. Przepyszne. Ten soczek, który widzieliście, kupowałem na zakupach. Co kukuleczku? Kukuleczek mnie tam podgląda. No kochani, weekend się zapowiada naprawdę pięknie. Nam się też zapowiada, tak jak wspominałem, bo to będzie taka impreza, taka rocznicówka, jeśli chodzi o komunię. Także jutro pójdziemy do kościoła, do restauracji, będzie na pewno bardzo fajnie. Jak się da, oczywiście, to coś tam zawsze się sfilmuje. Właściwie się nie mogę doczekać takiego dnia, bo to zawsze jakieś urozmaicenie od codzienności i w ogóle tak będzie uroczyście, wiecie, fajnie, do kościoła, później do restauracji. Chciałem się dzisiaj przejść na tą moją miejscówkę, ale wiecie, jakoś obiad był tak pyszny, że po prostu mi się nie chciało. Nie chciało mi się później już wyjść. Teraz sobie jeszcze tego vloga podokręcam dla was, bo obiecałem. No i będziemy później oglądać gwiazdy i będziemy oglądać pełnię. No, zrobi się bardzo romantycznie. Bardzo fajnie. To znaczy, ja zawsze lubiałem. Dla niektórych to może być faktycznie, z tym się może wiązać. I jak najbardziej niech się z tym wiąże. Ja po prostu od zawsze lubiałem. Wtedy się człowiek wylozowywuje, jest na pełnym luzie. Można sobie pomyśleć o różnych rzeczach, można powspominać, można się zastanowić, czy gdzieś tam jeszcze jest życie we wszechświecie, oprócz naszego tutaj na Ziemi. Także wiecie, to są tu różne takie myśli, bardzo, bardzo fajne takie myśli są. Dlatego czekam. Dziś i jutro ma być pełnia, to przypominam jeszcze raz, żeby pilnować i ten. Słoneczko świeci, byłem teraz na ogrodzie, byłem przed domem, byłem na balkonie oczywiście, jak wiecie, ja bardzo lubię balkon. I bardzo dużo słońca, stąd okulary. I właściwie przypominam i wam, żebyście zakładali okularki i zakładali czapeczkę, jeśli ktoś jest kodżak jak ja. No tak, nie ma żartów, nie ma żartów. Tutaj dzięki Tomkowi, Tomek mnie na pewno ogląda, no to też zacząłem ubierać czapkę, bo to wiecie, nie jest takie dla mnie oczywiste. Nieraz sobie myślę, dobra, nic mi nie będzie, ale później jak naprawdę spalona skóra na głowie i zaczęła mnie głowa boleć, także sobie szybko przypomniałem, nie ma z tym żartów. Ale może jeszcze się później gdzieś wyjdzie na ogród właściwie i posiedzi się, bo wiecie, tutaj u nas ten balkon na górze jest tak usytuowany, że tam tak pali słońce, jak widzieliście nieraz. Kukulku, nie szczekać. Że wiecie, że ja po prostu długo tam nie wysiedzę. No, ale można iść oczywiście sobie przed dom z tyłu, tam jak widzieliście, tam gdzie trampolina jest, tam jest długo, długo cień, więc można postać. A ta trampolina, wiecie, powiem wam, nie odważyłem się. No nie odważyłem się jeszcze i chyba się nie odważę. No, mimo że człowiek się narobił przy tym, ktoś by powiedział, nie poskakałeś sobie. No raczej jakoś nie, bo wiecie, ze względu na mój stan zdrowia i moje nogi, jakoś nie. Dzisiaj nawet sobie myślałem, może chociaż wejdę, ale bałem się. Raczej wolę nie próbować. Złożyłem i satysfakcję mam, że dzieci zadowolone. A reszta to nie będę próbował. No to wiecie, jak się ma takie zdrowie jak ja mam, to lepiej nie ryzykować. Także będziemy dzisiaj oglądać, kochani, na pewno to jeszcze dogram, na pewno będę dogrywał materiał. Chciałbym, żebyście mieli bardzo fajny weekend, żebyście wykorzystali to słoneczko, bo naprawdę pięknie świeci. Pamiętać o okularkach, pamiętać o czapeczkach i pamiętać o tym, żeby dużo pić. I pamiętajcie również o tym, żeby dawać swoim zwierzakom dużo, dużo, dużo wody. Żeby miały zawsze świeżą wodę. To o tym przypominam, odkąd założyłem kanał i właściwie chyba nawet na Instagramie kiedyś o tym wspominałem. No, na tych krótkich filmikach. Kiedyś w ogóle chcieli zmienić Instagrama, miały wejść poważne zmiany. Przyglądałem się temu, miała być konkurencja dla YouTube. No z tego co widzę, no to konkurencji żadnej. Chyba pod względem wrzucanych filmów, no to myślę, że też...
i długości tych filmów to żadna konkurencja, bo takie były zapowiadane poważne zmiany. Czytałem szefa Instagrama, no, żadnych z tego co widzę poważnych zmian nie ma, konkurencji chyba dla YouTube'a również. Chociaż te algorytmy YouTube'a mnie czasami denerwują. Wiecie, chciałem w ogóle powiedzieć o tym, że chciałem sobie wrzucić muzykę. Często ludzie wrzucają gdzieś tam, wiecie, podkład, to takie materiały się fajnie też ogląda. Gdzieś jest podkład muzyczny. No ja mam tego pecha i zrezygnowałem, dwa razy się podjąłem tego. Raz mnie zablokowali, dałem muzykę, ale faktycznie nie z ich biblioteki. Drugi raz dałem z ich biblioteki, też mnie zablokowali. No i powiedziałem, że więcej już muzyki nie będę dawał. Na shortach raz dałem, wszystko w porządku. Na vlogach dałem, tak jak mówię, dwa razy i kicha. Dlatego nie daję. Nie wiem, jak innym się to udaje, że dają tą muzykę i ich nie blokują. Ja na razie się nie odważę po raz trzeci zrobić tego samego. Niedługo będę obchodził, bo czas bardzo szybko leci. No, 2 lata, powiem wam, niedługo będzie rocznica moja na okrągła taka właśnie. W lipcu, 20 lipca, także będę robił taki materiał, bo co roku robię taki materiał. W tamtym roku też robiłem. I w tym roku również zrobię takie podsumowanie. Trochę się nagadam, bo wiecie, no jest o czym mówić. I chciałem powiedzieć, że czas tak bardzo szybko leci, że kochani, wykorzystujcie go jak się tylko da. Nie patrzcie na to, co tam kto inny powie, co inni by zrobili na waszym miejscu. Kierujcie się właśnie sercem, kierujcie się rozumem swoim, intuicją. I tym, i tą świadomością się kierujcie, że po prostu ten czas naprawdę bardzo szybko leci. Jak ja sobie wczoraj tak pomyślałem, że będę robił kolejne podsumowanie kolejnego roku na YouTube, to nie mogłem w to uwierzyć. Po prostu nie mogłem w to uwierzyć, aż sobie sprawdziłem, kiedy wrzuciłem pierwsze materiały. Bo tak szybko ten czas zapiernicza, że się w pale nie mieści po prostu. Tych nowych, którzy zaczęli teraz nagrywać i którzy we swoich vlogach mówią, że byłem prowodyrem tego wszystkiego, no to się bardzo cieszę. To się bardzo cieszę, bo mimo wszystko, mimo pewnych minusów i pewnej, że tak powiem, może takiej ciemnej strony YouTube'a i publiki, nie wszystkiej oczywiście, to warto nagrywać. Warto nagrywać, cieszę się, dziękuję za miłe słowa na mój temat we vlogu nowej osoby, nowych osób właściwie, nowych osób, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę, że kogoś skłoniłem, ten ktoś się cieszy, czekam jeszcze na kolejne 2 osoby, które kiedyś, nie teraz, tylko kiedyś, jakieś pół roku temu mi w mailach wysyłały, że się przymierzają do otwarcia swojego nowego kanału. To bardzo na to czekam. Te 2 osoby się jeszcze nie odważyły. Z jedną kontakt mam, z drugą no na razie nic ta osoba nie pisze. Nie wiem, czy się poddała, czy nie, ale radzę nie poddawać się, po prostu odpalić kamerkę, robić vlogi lub jakiś tematyczny kanał sobie otworzyć, w czym się tam dobrze czujecie i kamera nie gryzie i przez internet was też nikt nie pogryzie fizycznie przynajmniej. Także można nagrywać, kochani, czujcie się swobodnie oczywiście przed kamerą, bo niektórzy starają się, żeby to wyszło bardzo naturalnie, a wychodzi tak strasznie sztucznie. Są takie kanały, widziałem, teraz nie mam czasu, nie oglądam. Prawie w ogóle nikogo nie oglądam w tej chwili. Ale kiedyś było tak, że oglądałem i to dosyć namiętnie. Też wzorując się troszeczkę na innych twórcach, patrzeć jak oni to robią. No, natrafiłem na takie kanały, gdzie faktycznie miało być naturalnie, a wyszło strasznie, strasznie sztucznie. Na szczęście tych, których ja namawiałem, żeby otworzyli sobie kanał, to sztucznie nie wyszło, wyszło naturalnie. Zrobili to jak umieli, jak na pierwszy raz. Brawo za odwagę, brawo za to, że się zdobyliście na to, żeby jednak stanąć przed kamerą. Osoby, które ja namawiałem w świecie realnym,
do nagrywania. Mam nadzieję, że to też jakieś skutki przyniesie, bo naprawdę warto nagrywać, tylko wszystkim teraz nowym twórcom na YouTube mówię to samo, co kiedyś już mówiłem. Pamiętajcie, nagrywanie wciąga. Jeśli będziecie chorzy, nie daj Bóg, albo coś się takiego stanie, że nie będziecie mogli nagrywać, no bo różnie w życiu bywa, prawda? No, to zobaczycie 2-3 dni, jak was będzie roznosić. Także to jest uzależniające. To jest niesamowicie uzależniające, zwłaszcza vlogowanie. Ale się cieszę. Ogólnie się cieszę. Jest mi bardzo miło, że wspominają o mnie w swoich vlogach. Miłe to jest. Mimo wszystko to jest miłe. Tak jak pamiętam pierwsza rozpoznawalność, nie? Jak byłem pierwszy raz rozpoznawalny na ulicy, ktoś podszedł, podał rękę, powiedział, że subskrybuje i ogląda. No to było ten pierwszy raz, to jest taki wow, no. Później jest to oczywiście miłe. Coś takiego usłyszeć, tak, nagrywać, brać kamerkę. Wiem, że znam takich ludzi, którzy mają takie warunki do nagrywania, że jakby tylko chcieli, to by mieli, ojejku, dużo większy kanał niż mój, bo mój to jest naprawdę taki tyci malusieńki. Mimo, że subskrypcje mi podskoczyły, za co wam ślicznie dziękuję oczywiście, bo to jest informacja dla mnie, że ktoś mnie chce oglądać. Nie są to puste subskrypcje, bo puste subskrypcje są dziś, jutro już ich nie ma i dosłownie jutro już ich nie ma, tylko to są subskrypcje już stałe. Widzę, że się fajnie rozwija kanał. Także to jest też dla mnie bardzo, bardzo, bardzo miłe. Nagrywać, kochani, nie przejmować się, do przodu. Daje to dużo możliwości, dużo szans na poznanie jeszcze naprawdę fajnych ludzi. Także na dzisiaj będę kończył. Kukulek mnie trochę rozprasza, tam łazi kukuleczek. Pewnie będziecie słyszeć, jak łapkami tutaj jest tam, o, na dole. Nie? Kukulku? Ja tam, panie kukuleczku. Dobrze, że nie szczeka. Dobra, ja się do niego nie będę odzywał, bo wiecie, on będzie szczekał. Jest tutaj teraz. Jak tam, panie kukuleczku? O. O, jest. Skoczył sobie kukuleczek. Tylko nie szczekaj, kukuleczku, bo jesteśmy na wizji. Kochani, o, przepraszam za tą rękę. Dobra, będę kończył. Będziemy się widzieć dziś jeszcze wieczorem na balkonie. Życzę wam udanego wieczoru, udanego patrzenia w gwiazdy. No nie mam dzisiaj jakiegoś takiego ciekawego tematu, ani trudnego tematu, ani wesołego tematu konkretnego dla was. Takie po prostu pogadanki. Myślę, że właśnie to jest też między innymi esencją vlogów, żeby były pogadanki o niczym, nie? Takie. Dobrego, fajnego popołudnia. Ja zmykam. Na balkon już nie wychodzę, bo strasznie pali i już mam dosyć. Do wieczorka. Do zobaczenia. I wszystkim nowym twórcom, właścicielom kanałów życzę jak najlepszego rozwoju, szybkiego rozwoju i grona stałych widzów. Tego wam życzę. Te osoby wiedzą, że mówię do nich. Do przodu. Do przodu. No. A gdzie jest Brzęczyk? A tu jest Brzęczyk malutki. Jest Brzęczyk, będziemy się rozłączać. Rozłączać, później będziemy wyłączać i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Tylko grzecz... A, żeby było grzecznie tam. Nie dziewczyny, nie alkohol. No. Trzymajcie się. Do zobaczenia, do wieczora. Dobry wieczór, dobry wieczór. Patrzymy w niebo i czekamy na księżyc. Na pełnię. Nie ma, proszę bardzo, żeby nie było. Dalej jest ta sama gwiazdka malutka tam w oddali, co wczoraj, dzisiaj. Powtórka z rozrywki. Patrzyłem z tej strony, patrzyłem z tamtej strony. No nie ma, może akurat jakieś chmury są u mnie. Trudno, jak nie ma, to nie ma. Czekajcie, ja sobie zakręcę tylko mój likwidzik, żeby mi się nie wywalił, moją truskaweczkę przepyszną i sobie puszczę teraz chmureczkę. Taką malusieńką tyci. No i miały być gwiazdy, miała być pełnia. Nic nie ma. Taka sobotnia niespodzianka. Nie ma, po prostu nie ma. A żeby sprecyzować, to powiem wam, kochani, że jest punkt 22. W
specjalnie czekałem, żeby tą pełnię nagrać, a kurczę, nic z tego. Ale za to światełeczka są, proszę bardzo. Jest przytulnie, jest fajnie. Bardzo lubię to oświetlenie. Życzę Wam oczywiście dobrej, fajnej, dobrego, fajnego wieczoru, dobrej nocy, odpoczynku fajnego. No i senków, chociaż niektórzy mówią, że mają dziwne sny, jak jest pełnia, jak ten księżyc tak na nich świeci. Nie zasłaniają zasłonami czy roletami okna, żaluzjami i tak dalej, i tak dalej. No nic nie ma, niestety. Cały czas patrzę w niebo, ale jedna gwiazdka jest, no, żeby nie było. Nie wiem, czy to dostrzeżecie, jak później będę patrzył na podglądzie, jak będę łączył klatki, to jestem ciekaw, czy to, co pokazywałem u góry, tą jedną gwiazdkę, czy to w ogóle widać, czy nie widać. No, ale to tak, jakby nie było widać, to uwierzcie na słowo, że... A wracając do tego właśnie tematu, że ludzie mają różne sny, nie wiem, nie sprawdzałem. Często bywa tak, że coś mi się śni, później już nie pamiętam, także na sny być może ma to jakiś wpływ. Jest chłodno, trzeba się ubrać niestety. Nie wiem, jaka u Was pogoda jest, ale u mnie to dzisiaj grzało w cieniu. Dziwna sytuacja, bo tak, rano wyskoczyłem z kubkiem kawy, żeby się z Wami przywitać, jak zawsze, bo to tradycja mojego kanału. I było, no, tak sobie. Później był skwar, nie dało się wytrzymać na balkonie. To Wam mówiłem, uciekłem do domu, bo się po prostu no, nie dało. Nawet w czapce i w okularach nie dało się wytrzymać, bo aż skóra piekła. A w cieniu, w tym samym czasie, bo poszedłem jeszcze na ogród, było na tyle zimno, że musiałem sobie właśnie tą rozpinaną bluzę ubrać na siebie, bo mi po prostu chłodno było. Także takie jakieś dziwne zachowanie tej pogody. No ale i tak damy radę, oczywiście, nie? No. Dzionek zleciał bardzo, bardzo fajnie, bardzo miło. Nie mam powodów do narzekań. Mam nadzieję, że Wy kończycie dzień dosłownie tak samo, że jesteście uśmiechnięci, być może zmęczeni, bo aktywnie wykorzystywaliście ten wolny czas. No ale zmęczeni, ale szczęśliwi, nie? No, to jest fajna puenta. Zmęczeni, ale szczęśliwi. Troszkę zmęczony jestem, ale nic się złego nie dzieje. Chciałbym jeszcze sobie machnąć jeden odcinek na Netflixie, bo bardzo lubię Netflixa, lubię go oglądać, lubię seriale, tylko nie lubię tego kopania, co Wam mówiłem, bo to, żeby się dokopać do dobrego serialu, to biblioteka jest tak strasznie duża. Ale znalazłem, będę oglądał. Także polecam sobie jakiś filmik może oglądnąć i czy poczytać książkę na przykład, jak kto woli, do wyboru, do koloru, no i później do łóżeczka, wiadomo. Ale jeszcze trochę posiedzę. Jeszcze nie jest tak zimno, żebym uciekał, żebym mówił, że tylko króciutko i zmykam. Lubię te takie wieczorne, chciałem Wam powiedzieć właśnie, pogawędki na balkonie, jak jest tak przytulnie, jak się świecą te żaróweczki. Jestem z nich bardzo zadowolony, bo nie jedną burzę już, znaczy burzę, no takie były, takie chwilowe były ulewy, przetrwały, sprawdzają się, zachęcam do kupna, nie są drogie. Zaopatrzcie się, jak macie gdzieś na ogrodzie jakiś taras albo balkon, po prostu jak mieszkacie w bloku albo tak jak ja w domu, no to sobie zaopatrzcie się. I ja w ogóle parasol sobie muszę kupić, wiecie, bo być może sobie zaopatrzymy się właśnie w taki parasol, żeby tutaj, gdzie są żaróweczki i tu, gdzie wiszą kwiaty, żebym mógł elegancko sobie taki parasolek zawiesić, bo skwar jest nieprawdopodobny, mówię Wam, jakieś wściekłe to słońce. Chciałem, na siłę nawet sobie się, no chociaż kurczę tam 5 minut nagram. No ale wiecie, 5 minut to ktoś by pomyślał, że to szybko mija. Ale jak się rozmawia, szybko, dużo się mówi, to 5 minut, żeby nagrać, to jednak wychodzi, że to jest kawał czasu. No a tutaj 2 minutki posiedziałem, było mi tak strasznie gorąco, że myślałem, o nie, 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 nie będę ryzykował. A teraz jest bardzo fajnie. Tylko mogłoby być trochę cieplej. Trochę cieplej mogło być, bo noce są zimne. Dzisiaj słyszałem, że ma być gdzieś przygruntowe przymrozki mają być. Normalnie mi się włosy na głowie zjeżyły. No jeszcze przymrozki.
Kurczę. Oby nie było tak, że lato zleci szybko, a wiecie. A później od nowa jesień, od nowa zimno. No ale póki co to jeszcze przed nami lato, to nie będę nawet, wspominał o tym. Kochani, dobrej, fajnej nocy. Chciałbym, żebyście byli uśmiechnięci, zadowoleni. Jutro niedziela, mnie czeka też bardzo fajna ta niedziela, od samego rana właściwie będziemy się przygotowywać, będziemy się ładnie ubierać, no bo wiadomo, że ta rocznicowa komunia jest, będzie bardzo dużo dzieci z okolicznych miejscowości, także kościół będzie pełny, my później idziemy, nie wiem, inni gdzie idą, my później idziemy na obiad do restauracji. Także gdzie się co da nagrać akurat, to czemu nie, bo jak wiecie, lubię nagrywać poza domem, fajnie się wtedy czuję i coś się dzieje, coś fajnego jest, nie ma takiej nudy twórczej, bo nieraz wiecie, to jest, nieraz jest ciężko, nieraz jest po prostu ciężko cokolwiek nagrać, mimo że człowiek już wprawę ma i od tylu lat nagrywa, bo jeszcze jak pomyślę, ile nagrywałem na Instagramie, no to wiecie, to, ale mimo wszystko, że ta wprawa jest, to jednak ta moc twórcza czasami jest bardzo słabiutka. Także jak się coś da ponagrywać, to oczywiście ponagrywam. A Wam życzę oczywiście jak najlepszej niedzieli. Chodźcie na spacery, wykorzystujcie na maksa ten wolny czas. Chociaż mam tutaj takich widzów, którzy w niedzielę pracują. Ale ja też tak kiedyś pracowałem, też na zmiany. No i też na przykład zaczynałem od 17, pracowałem do 7 rano, później się człowiek przespał, no i znowu na 17 do 7 rano. I nieraz mi wypadało, że szłem w niedzielę, a kiedyś byłem w Wigilię w pracy, w Nowy Rok. Też to przerabiałem, wiem jak jest, ale mimo wszystko, kto jest dzisiaj w pracy, kto mnie ogląda w pracy, życzę miłej pracy, spokojnej, żeby się jak najszybciej skończyła, żeby nie było niespodziewanych, niemiłych niespodzianek, bo i takie są, także wiecie, kiedykolwiek mnie oglądacie, czy to rano, czy po południu, czy wieczorem, to życzę Wam miłego oglądania, fajnego uśmiechu na buzi, no i żebyście oczywiście wracali dalej do moich vlogów. Chcę jeszcze powiedzieć, że nadal trzymam kciuki za tych nowych twórców, którzy dopiero co startują ze swoimi kanałami, zaczynają od shortów, próbują robić vlogi, mocno, mocno, bardzo mocno trzymam kciuki. A ja cóż, zmykam, no, ciemno, trochę chłodno, księżyca nie widać, pełni nie ma, może się później pokaże, nie wiem, ale wiecie, już nie będę czekał. Już na pewno nie będę czekał. Być może się jutro doczekam. O, i będzie więcej gwiazd i więcej tego księżyca będzie widać. To oczywiście sfilmujemy. Trzymajcie się. Dziękuję za uwagę. Dziękuję za miłe komentarze, za subskrypcję. Do zobaczenia. Do jutra. Cześć.